Dzisiaj chciałem poruszyć ten temat ewangelizacji. Ewangelizacja jest ściśle związana z ustrojem politycznym, z tym, co się dzieje w polityce. Jeśli chodzi o ewangelizację narodu, 1 Tymoteusz 4:1-4, tam to jest bardzo jasno pokazane. A dzisiaj chciałem, żebyśmy dotknęli samego procesu ewangelizacji narodu i jak zaangażowanie polityczne, czy jak przedstawienie polityki, chrześcijańskiej polityki, czy wizji Boga w polityce ma wpływ na ewangelizację. Nie? Zatytułowałem ten wykład troszeczkę w drugą stronę, nie? Żeby może do niektórych dotarło, że to, co robią, deprecjonując politykę, mówiąc, że polityka jest brudna, że chrześcijanie w ogóle nie powinni się zajmować polityką, wypowiadać się w politycznych sporach czy w politycznych dyskusjach, to w rzeczywistości wyrządzają krzywdę ewangelizacji Polski. Że ewangelizacja, nie Ewangelia, bo w samej Ewangelii, no można powiedzieć, no jest, bo to jest wyzwolenie człowieka, no ale powiedzmy, że mówimy głównie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie w tym wydaniu człowiek, Bóg człowiek. Ale ewangelizacja to jest proces z dotarciem wieści o zbawieniu w Chrystusie i o wolności w Chrystusie do narodu, nie? Czyli Ewangelia, a ewangelizacja to dwie różne rzeczy, nie? Czyli ewangelizacja to głoszenie Ewangelii, to są te działania preewangelizacyjne, postewangelizacyjne i tak dalej. I nie Ewangelia, ale ewangelizacja bez polityki jest niebiblijna. I teraz poproszę, przeczytamy drugi właśnie znany, bardzo polityczny tekst, też 17 rozdział, łatwo zapamiętać, nie? No bo 17 jest i tu, tam Apokalipsa, a tu Dzieje Apostolskie. Tu już nie cały, będziemy czytać tylko od 16 wersetu, czyli ewangelizacja Aten. O ile Rzym to centrum, można powiedzieć, władzy, to Ateny centrum cywilizacji ówczesnego świata, czyli mądrości, także spojrzenia na politykę, wizji państwa, wizji republiki, różne rzeczy. To wszystko w Atenach się, można powiedzieć, jeśli te prądy się krzyżowały, stamtąd wychodziły, rozchodziły na cały świat i tak dalej. I mamy w tym momencie opisaną ewangelizację Aten. Już czytaliśmy o ewangelizacji Rzymu, że to było celem apostoła Pawła, żeby tę elitę polityczną pozyskać. Tu występuje jako ewangelista docierający do całego narodu, można powiedzieć do całej kultury heleńskiej, ale precyzyjnie do Aten, i Bóg daje mu okazję mówić do elity ateńskiej. Przeczytamy ten fragment, no a wy sobie notujcie, jakie elementy polityczne występują w mowie apostoła Pawła. Czyli tu wiecie, wszystko jest polityką, nie, ale skupmy to na funkcjonowaniu państwa jako materialnego tworu, nie, jako funkcjonowania państwa jako społeczeństwa, nie, znaczy, że państwo, organizacja społeczeństwa, tak można powiedzieć, w naród czy w tą jednostkę władzy administracyjnej, czyli rozumiemy politykę trochę węziej, nie? Czyli wąsko. I jakie elementy tej wąsko pojmowanej polityki już widzicie w mowie apostoła Pawła? Czytamy. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi.
A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Dzięki. No to teraz proszę, dajmy sobie znowu 5 minut na podzielenie się swoimi obserwacjami. Jakie elementy stricte polityczne widzicie w mowie apostoła Pawła? Proszę. Pierwsza taka obserwacja tego styku polityki i szeroko pojętej religii, albo duchowości, albo chrześcijaństwa, no to już jak sobie chcecie, ale jakie elementy występują w tej ewangelizacji, elementy polityczne, no to taka pierwsza obserwacja, że religie te pogańskie, możemy prosić slajd następny, religie pogańskie działały w symbiozie z władzą polityczną, a często nad nią górowały. To już jest wniosek troszkę szerszy, nie? Kto tam czytał książkę albo oglądał film Faraon, no to mniej więcej z tych czasów. Bogowie egipscy też byli dość dobrze reprezentowani w tym zbiorowisku bogów greckich. No i widzimy, że albo religie pogańskie były, że tak powiem, umacniały władzę państwową i korzystały z jej różnych tam dobrodziejstw, przywilejów i ochrony. I to widzieliśmy właśnie Apokalipsę, 17 rozdział. Zobaczcie, jest to styk dokładnie tego samego. A niekiedy nawet nad nią górowały. Pamiętacie, w historii rzymskiego kościoła jest okres, kiedy kościół chce zająć miejsce władzy państwowej i wręcz zbrojne toczy dyskusje, nie? Operacje specjalne z władzą cesarzy. Nie? Czyli tych zwierzchników królów europejskich, no cesarze niemieccy. I są wojny, nawet papież niektóre z tych wojen wygrywa. Stąd jest to upokorzenie w Kanoście, nie? Że tam cesarz rzymski musiał, nie wiem, 3 dni
chodzić upokorzony, przepraszać tam papieża za to, że nie chce słuchać jego władzy świeckiej. Ale no potem Rzym jednak przegrał tę batalię. To już czasy Napoleona, no to jest taki już całkowity upadek potęgi militarnej papiestwa. Później się ratuje dogmatami, objawieniami, różne takie, XIX wiek. To jest próba jakiejś uratowania jeszcze pozycji politycznej papiestwa. No ale widzimy od czasów religii babilońskich, czyli praktycznie od tych czasów tuż po potopie, widzimy, religie pogańskie działają w symbiozie z władzą polityczną, a często nad nią górują. Tu wersety 16 i 23, no tu są odbicia tego i przygotowaniu do tej mowy, i w tej mowie możemy jeszcze je przeczytać. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Polis oddane bałwochwalstwu. Widzicie, polis oddane religii, fałszywej religii, nie? Że to jest ta obserwacja, którą trzeba, co do której trzeba mieć świadomość, że no nie wchodzimy w próżnię, nie wchodzimy w ateizm, chociaż ateizm jest religią z kolei państw komunistycznych, ale ono dla chrześcijan jest dość wdzięczną religią. Tutaj przecież i pastor Jaremczuk i inni pastorzy mogą powiedzieć, jak w latach 90., kiedy komunizm wycofał się na chwilę z tej takiej roli religijnej, można powiedzieć, jak chrześcijaństwo wchodziło jak w masło. Jak ludzie na każde spotkanie ewangelizacyjne, czy film chrześcijański, czy koncert chrześcijański, to, że tak powiem, tysiącami pchali się drzwiami i oknami. Nie? Te lata, początek lat 90. Nawet widzieliśmy tę ewangelizację przy murach Kremla i tak dalej, nie? Że trzeba zawsze pamiętać, że głosimy Ewangelię w jakimś kontekście religijnym. Jakaś świadomość lub nieświadomość Boga poprzedza głoszenie Ewangelii, nie? I my musimy, że tak powiem, wziąć to pod uwagę. Zwykle ten związek jest negatywny, że bałwochwalstwo wpływa na polis, na politykę. Następny ten werset. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Zobaczcie, że on mówi do elity tego narodu, nie tylko gdzieś na rynku tam jest i do ludu tak zwanego, tylko do elity, do ministrów, premierów, no do tego typu ludzi, profesorów, i mówi wasze świętości. Wasze, to ich, to ta durnota, to bałwochwalstwo, te świątynki, te figury, to jest ich klimat duchowy, duchowo-mentalny. Pamiętacie zapewne taki list i program jednego z największych myślicieli katolickich XX wieku, czyli Józef Maria Bocheński. On, że tak powiem, w duchu wierzył, że katolicyzm to bzdura. Tylko się bał tego powiedzieć za życia. I on nagrał specjalny program. On raz został puszczony, jak go puścili, tak już go później spuścili, że tak powiem, w niebyt historii. Nie można znaleźć tego nagrania. Wtedy mieliśmy tylko odtwarzacz wideo, nie mogliśmy tego nagrać. Nie? Zresztą no, kto wiedział, że to takie mecyje się tam będą dziać. Do dzisiaj po prostu nikt nie ma tego programu. Nie? Są artykuły o tym programie, ślad był w Gazecie Wyborczej. No jak to? To ksiądz musiał wierzyć w doktryny te bzdurne kościoła, bo przecież był księdzem, nie? To taki mniej więcej na kulu jakaś tam, wiecie, rewolucja. Ale szukamy, no może nie spalili wszystkich kopii jak komuniści. Może gdzieś ktoś ma jeszcze, to jest dość ciekawy materiał historyczny. I on ciekawą rzecz tam robi. Oczywiście mówi, że to bzdury, ta nauka katolicka, szczególnie te nauki związane z transubstancjacją, tego typu rzeczy. I mówi, przepraszam kolegów profesorów, że uczestniczyłem w tym bałwochwalstwie. Tam chodziło o procesję tak zwanego Bożego Ciała.
i przez to wam robiłem śmietnik w głowie. Cytuję z pamięci, tam ponad prawie 30-letniej, nie? No to rozumiecie, że nie powiem dosłownie, ale takie zdanie pamiętam, że on przeprasza innych profesorów, że on im tego nie mówił za życia, a uczestniczył w tym, jak gdyby pokazując, że on w to wierzy. Nie? Bo zobaczcie, to są wasze, ten zabobon, to bałwochwalstwo, to jest też świętość elity. Czyli elita w tym najważniejszych, tych elita pogańska w najważniejszych aspektach będzie ślepa. No a co się stanie ze ślepym, który innych prowadzi, no to wiemy, że nie za dobrze, nie za dobrze. Zresztą zaraz będziemy dalej o tym mówić. Czyli pierwsza taka obserwacja, jeśli chodzi o elementy polityczne w ewangelizacji apostoła Pawła, on ma tego świadomość, że religie pogańskie działają w symbiozie z władzą polityczną, a często nad nią górują. Dalej, bardzo bliska z tym obserwacja. Miasta, państwa pogańskie są oznakowane, czy były, czy są oznakowane świętymi miejscami tych państwowych religii. Nie? Zobaczcie, że do dzisiaj to funkcjonuje. Pojedziesz do kraju protestanckiego, tam tylko gdzieś są skromne kościoły i tyle. Nie ma jakiejś takiej oznaczania terenu, takie jak jest na przykład w krajach katolickich i pogańskich, gdzie wiecie, przy każdym skrzyżowaniu, to tak jak u Żydów w czasie bałwochwalstwa, każde skrzyżowanie, każdy lasek jakiś, nie? Każde drzewo jakieś większe, to już było miejsce składania ofiar, już świątynka, już jakieś bóstwo, jakieś coś, nie? Duszek jaki? Kacperek czy inne zjawy. Także tak wyglądają, zobaczcie, miasta, państwa pogańskie. No toż sobie odpowiedzmy, jak wygląda Polska, nie? Dlatego religie tak dążą, te właśnie, które oznakowują sobie teren, do niszczenia pozostałości materialnych po kościołach protestanckich. Nie? Jeśli gdzieś katolicyzm wygra, to po prostu burzy wszystko, co zostało po protestantach. I katolicyzmowi zależy na tym, żeby tylko ich nimi znakami był teren, że tak powiem, oznaczony, a żeby wszystkich innych poza nawias, poza mury miasta albo najlepiej zburzyć. Nie? I nie ma żadnych śladów. I dzisiaj, choć Lublin zbudowany, można powiedzieć, przez protestantów, to nikt o tym nie wie. Trzeci element ewangelizacji apostoła Pawła, to jest, zobaczcie, tu mamy wzór, że dobry ewangelista zna historię adresatów swojego przekazu, nie? Czyli zna nie tylko ich aktualną sytuację religijną, to wcześniej pokazałem, ale zna też historię. Zobaczcie, odwołuje się w tym 23 wersecie do tego pojęcia, do ołtarza dokładnie nieznanemu Bogu. Szczegóły tego są opisane, nawet w Wikipedii możecie część znaleźć, historia Epimenidesa z Krety, filozofa, którego Bóg wezwał, żeby uratował Ateny przed zarazą. Stąd jest ten ołtarz Agnosto Teo, nieznanemu Bogu, że to nieznany Bóg, którego oni nie mieli żadnej figury, żadnej świątyni, nieznany Bóg uratował kiedyś w historii Ateny od zarazy. I zobaczcie, apostoł Paweł zna tę historię i się do niej odwołuje. Mówi, no mamy bałwochwalstwo, jest wszystkiego skolko ugodno. Nie? No i teraz, gdzie zaczepić? Jest. Agnosto Teo. I od tego zaczyna. To, że tak powiem, przykuwa uwagę, bo adresaci też znają tę historię. Nie? Też wiedzą, że rzeczywiście coś takiego było. Dawno, kilkaset lat wcześniej, ale było. Nie? Ta pamięć historyczna przez elitę jest podtrzymywana. Drugi przykład, książka Dziecko Pokoju. Misjonarz, naprawdę polecam. Taka
można też starszym nastolatkom, ale starszym, bo tam zjadają się nawzajem, bo to jeszcze do bałwochwalców gorszego troszkę sortu takiego, którzy jedzą siebie nawzajem, no jadą misjonarze, ten właśnie Don Richardson i zaczynają się uczyć języka, nie, żeby przedstawić im Ewangelię, tam te zwyczaje, i żyją z nimi, pomagają im i wreszcie, kiedy już opanowali język, mówią im Ewangelię, nie? Chcą im powiedzieć prawdę o Bogu, który stworzył świat i który chce z nimi wejść w znajomość, paznakomica, nie? Wejść w relacje, nie? I opowiadają historię Jezusa. I doszli do momentu, że tuż przed ukrzyżowaniem, że Judasz zdradził Jezusa. Nie? No, każdy z naszej cywilizacji myśli, no smutne wydarzenie, no tak się wzrusza tym, czy obrana, czy w sensie zły się bardziej robi, gniewa się na tego Judasza, a ci zaczynają się recholić. I tacy zachwyceni, i uchachani, i całe zgromadzenie, cała ewangelizacja obić, poszli do domu, a ci spłakani wracają ludzie. Boże, co myśmy źle zrobili? No, nie do końca poznali kulturę. Nie do końca poznali historię i kulturę. Ci ich nie zjedli, co prawda, ale jeszcze ten zwyczaj zjadania był dość popularny, a na pewno wszelka tradycja związana z tym zjadaniem była żywa. I ta tradycja polegała na tym, że najwyższym stopniem, można powiedzieć, takiego bohaterstwa w tej cywilizacji to było kogoś oszukać, a później go upiec narożnie, nie? Nie, no to wszystko są fakty, nie? Żebym coś wymyślał. I oni... Bohater to jest ten, który zdradzi i oszuka przyjaciela, nie? No zobaczcie, że nasza kultura polityczna dzisiejsza nie jest odległa od Iron Jaya i tego, co tam jeszcze w XX wieku się odprawiało. Zdrad politycznych, różnych, że tak powiem, konsumpcji wzajemnych, jeden drugiego tam konsumuje, podkrada programy, ludzi, sekretarki, wszystko tam jakby spojrzeć za zasłonę, to byśmy to wszystko tam zobaczyli. Kanibalizm, ludożerstwo polityczne wśród tych ludzi panuje. Nawet w tak zwanej konfederacji też mówią, że honoru niet za grosz. No ale to już nie ja mówię, ja mówiłem to tam, że tak powiem, 5 czy ileś lat temu, kiedy ta konfederacja powstawała. Ludzie, co wy chcecie? Ruska partia, że to ma być jakaś nadzieja dla Polski, nowa nadzieja jeszcze teraz, nadjeżdża Krupska z tego, to może wyjdzie, ale nie jakieś coś porządnego, nie? I oni dopiero po tym kryzysie, po tym upadku tej ich ewangelizacji, takiej, można powiedzieć, oderwanej od historii i kultury, zaczynają grzebać w tej kulturze, szukać, gdzie... Mówią, Bóg musiał zostawić jakiś klucz. To jest wszystko, tu jest na nie w tej kulturze, nie? Ale gdzieś Bóg zostawił klucz. No i ten klucz znajdują. I on się nazywa dziecko pokoju właśnie, nie? I znowu zbierają tę starszyznę i opowiadają im teraz o Jezusie, wykorzystując to, co Bóg zostawił w ich tej upadłej kulturze. Czyli dziecko pokoju. W jaki sposób... Przy tak zdradzieckich ludziach, bez żadnego honoru, gdzie zdrada jest cnotą, jak przerwać wojnę? Jak zawrzeć pokój, kiedy nikt nikomu nie ufa, tylko szuka, aby go zjeść, nie? No i mieli ten sposób w historii. I teraz im opowiedzieli Ewangelię i dzisiaj tam jest dużo kościołów, więcej pewnie niż w Polsce, nasycenie chrześcijanami w tej, no, dzikiej wyspie. Także to są przykłady, że dobry ewangelista zna historię adresatów swojego przekazu. Nie? I takich przykładów można by jeszcze dużo powiedzieć. Czwarty punkt, bardzo z tym związany, że historia każdego narodu osadzona jest w Bożym planie, nie? Czyli każdy naród odgrywa jakąś rolę w historii wszechświata. Na przykład naród polski to odegrał rolę w ocaleniu Żydów, narodu tego wybranego Starego Testamentu, nie? I to rabini powiedzieli, gdyby nie Polska, to by dzisiaj Żydów nie było, nie?
to w XVI wieku, w Złotym wieku, rabin chyba z Krakowa, o ile dobrze pamiętam, powiedział, że Polska była rajem dla Żydów i jeszcze dodał, żeby to było jasne, że gdyby Polska nie udzieliła schronienia Żydom prześladowanym w całej Europie, to by naród żydowski nie przetrwał. Nie? Także Bóg używa każdego narodu w całym planie historii. Można, mówiłem o Ameryce, że jest tym miastem na wzgórzu, nie? Tym miastem schronienia też, że po wolność słowa to wszyscy do Ameryki, nie? My też, nie? Ale też w drugą stronę, że Bóg w sposób szczególny działa w historii każdego narodu. Tu w sposób unikatowy i tak dalej, nie? No, przeczytajmy jeszcze wersety 26 i 27 z naszego 17 rozdziału. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Zobaczcie, że tu jest jasno pokazane, że Bóg dla każdego narodu ma jakiś plan. Jest ten plan uniwersalny, nie? Żeby szukały Boga, ale też każdemu dał inne miejsce w historii, inny czas w historii. Czyli to miejsce bardzo, znaczy tą rolę bardzo szczególną w historii. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, czyli wszystkie, zobaczcie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice. No i później możemy, ten slajd wcześniejszy jeszcze poproszę, możemy pokazać to szczególne miejsce niektórych narodów czy państw dla losów świata. Mówiłem przed chwilą o Rzeczpospolitej, bardzo podobna rola Stanów Zjednoczonych, tak jak ktoś tam, jak pierwszy raz leci do Stanów, no to szczególnie jak się tam przelatuje, lecąc z Polski, no to się nad sporą częścią Kanady i tak od północy długo się, do Chicago jak się leci, no to dość długo i tak widać, jak to jest ogromny teren. I on był zamieszkały przez tam, nie wiem, milion ludzi, czy mniej nawet, w czasie, kiedy przyjechali pierwsi osadnicy. Czyli wiecie, teren no, większy od tej naszej cywilizacji tu Europy Zachodniej, dużo większy, nie? A ludzi jeden, hej, hej, tam daleko, nikt, pusty. Czyli jak gdyby ziemia zapasowa dla Europy. Bóg przewidział, że no, chrześcijanie tak no, się rozmnożą w Europie, nie, ze względu na Boże błogosławieństwo i różne takie rzeczy, że będzie im tu za ciasno. I dał ziemię zapasową, można tak powiedzieć. Nie? I ten nikt tego nie kolonizował. To se tak czekało i tyle. Nie? Zimno tam było, no to tam ci Indianie, to tam, żeby cieplej, no to na południe, to tam jeszcze, wiecie, Mexico i tam niżej, no to tam jeszcze trochę było tego towarzystwa. A tu tylko bizony, preria, dziś zimno, mróz tam. Czekało, aż przyjechali ci osadnicy i zbudowali no, imperium światowe. To kiedyś ktoś porównywał dochód narodowy różnych imperiów. Znaczy, no nie narodowy, bo to ponadnarodowy, nie? Ale to tam te wszystkie imperia, tam rzymskie, gdzieś tam czytaliśmy, perskie, medyjskie, to jakieś takie ziarnka maku, a tu takie wielkie, wiecie, kolisko, nie? To jest cywilizacja amerykańska, nie? Że to w ogóle nie ma porównania z historią dotychczas, nie? Amerykanie rzeczywiście, no, dzieląc się tym wszystkim, no, sprawili, że bogactwo poszło na całym świecie w górę. Ale no to zawsze Stany Zjednoczone, no najpierw można powiedzieć Anglia, a potem Stany Zjednoczone były właśnie tym kołem zamachowym już naszej nowożytnej cywilizacji. No i dzisiaj Bóg bardzo ciekawą rolę dał Ukrainie do odegrania w historii świata. Mówiliśmy o globalizmie, nie? Że on jest tym przesłaniem antykościoła i antyczasów, nie? Czasów już rządów diabła. Zobaczcie, przed wojną te tendencje globalistyczne praktycznie triumfowały. Gdzie kto już o jakimś patriotyzmie, to jeszcze tam trochę gdzieś Polacy, gdzieś tego, a
Narody zachodniej Europy w ogóle zapomniały o czymś takim jak patriotyzm i w imię tam tych różnych dobrodziejstw, socjali i kłamstw o świerszczach czy mące ze świerszcza i różnych takich, byli gotowi całkowicie już zrezygnować z narodowości. Zaczęli mówić, że naród i religia to są rzeczy, które niszczą pokój na ziemi, nie? Dlatego jak nie będzie religii, jak nie będzie narodowości, to nie będzie powodów do wojen i będzie szczęście w nieskończoność, nie? No takie tam kucypały sobie opowiadali. No potem przyjechali muzułmanie, żeby im trochę podwyższyć stan świadomości, no to już tam trochę wiedzą, jak ten pokój będzie wyglądał. I postawa narodu ukraińskiego znowu przypomniała całemu światu o roli państwa narodowego. Państwo jeszcze nie do końca ukształtowane, jeszcze słabe. Zobaczcie, postawiło się największemu antyimperium, nie? Czyli Rosji Sowieckiej w połączeniu z komunistycznymi Chinami. No i dzielnie sobie od roku radzi. Nie? Dzielnie sobie od roku radzi. Także co z tego jeszcze geopolitycznie wyjdzie, no to nie wiemy. Modlimy się o taki całkowity upadek Rosji, żeby ta oś zła została złamana, ale nie tylko Rosji, ale i komunistycznych Chin. Bo te dwie potęgi razem muszą być złamane, żeby, można powiedzieć, pokój i możliwość budowania cywilizacji chrześcijańskiej, tak jak to miało miejsce w XIX wieku. To był wiek największego spokoju w świecie, nie? Się mówi Belle Époque właśnie stąd. I wtedy to był okres największego, można powiedzieć, wysiłku misyjnego krajów chrześcijańskich. Najwięcej ludzi procentowo jak gdyby z kościołów szło na misję i największy przyrost ewangelizacyjny to był właśnie XIX wiek i początek XX wieku, tak można powiedzieć, do wojny, do pierwszej wojny światowej. Czy będziemy zażywać jeszcze czegoś takiego, czy też to się jakoś załamie i Jezus bardzo szybko wróci. Tego nie wiemy. Nie? Tego nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie wyglądała geopolityka po zakończeniu tej wojny. To tylko dla nas jest taka lekcja, że kiedy mówimy, że już wszystko jest poukładane i już tylko czekajmy na porwanie Kościoła, bo była taka doktryna, pamiętacie, Alex Newman jak przyjechał, to właśnie mówił, że chrześcijanie ewangeliczni, którzy tak bardzo żyją porwaniem Kościoła i apokalipsą, wiele szkody wyrządzają polityce, bo mówią, nie ma sensu się w nic angażować, bo Jezus przyjdzie za 3 miesiące, a najdalej za 3 lata. To po co my będziemy tu angażować się w politykę, po co będziemy zakładać jakiś uniwersytet czy jeszcze jakieś misyjne projekty? To już wszystko poukładane, skończone, już tylko my spakowani i czekamy na, wiecie, jak nie? Odjazd i do nieba. Nie? I mówi, z takimi nie pogadasz, bo to normalnie jak, wiecie, zakuty łeb, nie? I już nic, ty go chcesz do aktywności, a on nic, bo on tu porwanie będzie za 3 kwadranse, no. Może będzie, ale ty nie wiesz, ja nie wiem. To mamy do końca robić swoje i tyle, nie? Także tu rola tej wojny jest naprawdę nie do przecenienia, jeśli chodzi o zmianę duchowej i geopolitycznej mapy świata. To jeszcze mówię, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje. Oczywiście rola Ukrainy jest tu całkowicie unikatowa w skali świata, ale Polski jest zaraz obok. Nie ze względu na nasz rząd, tylko ze względu na to, co i Roman mówił, nie, że ta wojna wydobyła z Polaków to, co najlepsze znowu. I pokazaliśmy sobie nawzajem to najlepsze i pokazaliśmy światu. No i też ze względu na nasze położenie, no jesteśmy po prostu głównym korytarzem zaopatrzenia Ukrainy w cały sprzęt i materiał militarny. Nie? Także rola Polski znowu weszła do pierwszej ligi. Wraz z Ukrainą weszliśmy do pierwszej ligi światowej. Stąd pokazuje, że Bóg ma dla każdego narodu cel, miejsce w historii i każdym narodem się opiekuje. Tak wynika z tej ewangelizacji. Paweł to rozumie. I też dla każdego narodu ma unikatowe zadania przy okazji realizacji tego całego Bożego planu dla wszystkich narodów.
Tu bym chciał się zatrzymać na tym aspekcie, że jeśli nie będziemy w naszej ewangelizacji pokazywać tej politycznej roli narodu, politycznych konotacji bożych dla narodu, porządku bożego dla polityki i tak dalej, to nie zdobędziemy elity. Nie zdobędziemy elity narodu. A każdy psycholog powie, jak funkcjonuje człowiek. Szuka wzorców i naśladuje. I to elita to nie znaczy, że to najmądrzejsi. Nie? Teraz to najgłupsi są elitą zwykle. Nie? To w krajach chrześcijańskich najmądrzejsi są elitą, a w pozostałych no to bywa różnie. Nie? To, co mówiliśmy, że Paweł właśnie sztorcuje chrześcijan, że głupcy wami rządzą. Głupcy, bezbożnicy, złodzieje i kaj złodzieje, jak to mówił Piłsudski. Nie? Także ten aspekt ewangelizacji, czyli z jednej strony pokazanie Bożego planu dla każdego narodu, że Bóg jest królem historii i tak dalej, i tak dalej. I też pokazaniem Bożych planów dla danego narodu jest kluczem do ewangelizacji elity, ponieważ apostoł Paweł właśnie ten klucz używa. Używa ich klucz z historii, agnostoteo, i mówi im o planie Bożym, że Bóg każdy naród po to stworzył, po to dał granice, po to dał czas, aby szukały Boga. To jest metoda zdobycia elity, a elita jest kluczowa do zdobycia narodu. Nie zdobędziemy narodu bez zdobycia elity. Ewangelizacja w więzieniach jest potrzebna. Ewangelizacja bezdomnych jest potrzebna. Ale ewangelizacja elity jest kluczowa dla zdobycia narodu. Dlatego apostoł Paweł rozumiał, a teraz muszę i Rzym zobaczyć. Biorąc pod uwagę ich świat, jego centrum, to był właśnie Rzym. To był cesarz i tak dalej. Muszę Rzym zobaczyć. A widzicie, jak dobrze przygotował się do zdobycia Aten. Znał ich historię. Znał historię z Epimenidesem, Agnosto Teo i tak dalej. Widzimy za chwilę w dalszej części jego mowy, że on cytuje, z pamięci cytuje ich poetę. Rozumiecie, jak on był przygotowany do zdobycia elity? On nie mówił swoim żydowskim językiem. Nie, nie mówił przełożeniem tylko takim, można powiedzieć, jak Wycliffe robi, znaczy towarzystwo Wycliffe'a, że przekłada na język tam tubylców, nie? Czyli on, żeby przełożyć Biblię i poselstwo Jezusa na język grecki, nie? Tylko na zasadzie tłumaczenia. On cytuje ich poetów, ich myślicieli, ich filozofów, żeby im pokazać prawdę Słowa Bożego. Zobaczcie, Bóg już w waszej historii wbudował pewne znaki, pewne przesłania, pewne twierdzenia o Bogu, żebyście mogli dzisiaj zrozumieć Ewangelię, kiedy przychodzi do was w całej pełni. Już przez Słowo Boże, także Nowego Testamentu. To jest punkt, którego nie rozumie nasza elita kościelna. Nie rozumie tego punktu. I oni się bardzo mocno koncentrują na ewangelizacji ulicznej, na właśnie tej ewangelizacji w więzieniach, na takim przypadkowym rozdawaniu Nowego Testamentu i tak dalej, i tak dalej. To nie zadziała. To nie zadziałało i nie zadziała. My musimy mieć chrześcijan pośród elity, bo na nich się będzie orientował każdy przeciętny Kowalski. Nie? Jeśli za Chrystusem pójdzie elita, to wtedy się coś ruszy w tym narodzie z historii misji, historia ewangelizacji Indii,
to pokazuje, kiedy przyjeżdżały te misje humanitarne, no to wiecie, ta kasta najbiedniejsza obklejała te misje i tych kilkunastu misjonarzy spędzało życie, żeby tam tylko leczyć, dawać tam jedzenie, gotować im i tak dalej. Kiedy oni umierali, często z wyczerpania, no to ci się rozchodzili i nie było żadnego wpływu na cały ten subkontynent indyjski, żadnego wpływu ewangelizacyjnego. Aż pewnego razu jeden gość powiedział, nie, z tej strony to my nie dojdziemy. Nie? I założył szkołę dla elity właśnie, elity hinduskiej, że będzie ich uczył kultury angielskiej. Oni wtedy no, już ciążyli do imperium, że chcieli brać wzór ze świata zachodniego, ale religię chcieli mieć swoją. Mówi, dobra, super. No i co było tam jednym z podstawowych, że tak powiem, elementów kultury anglosaskiej? No Biblia. I zaczęli się nawracać przedstawiciele elity hinduskiej i od tego się dopiero zaczyna ewangelizacja Indii. I dzisiaj rzeczywiście, no może to nam nie hula na cztery fajerki, ale jednak. Bardzo polecam was, jak chcecie więcej, jest taka książka Ruth Tucker, Historia misji, czy jakoś tak, nie? Sławni i nieznani. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka. Także kto chce to pogłębić, ten temat, to szczególnie tę pozycję polecam. Ewangelizacja Rzymu, no to już mówiliśmy, jak to działa. Możemy zobaczyć na przykładzie, jak zdobycie elity działa. Możemy na takich dwóch przykładach Anglii. Zobaczcie, no owszem, była ewangelizacja już gdzieś od przełom XIII-XIV wieku, nie? To, co później się przeniosło do Czechów i częściowo też do Polski. Ale to raczej była ta ewangelizacja ludu, niższych warstw społecznych. Oczywiście to odegrało rolę w ewangelizacji Anglii, ale zobaczcie, w momencie, kiedy Rzym porzucił król, z złych powodów, wcale niekoniecznie pobożnych, choć do końca nie wiemy, bo co się tam dzieje w człowieku, to sam Bóg i on wiedzą. My mamy pewne świadectwa owoców, że zobaczcie, że kiedy król powiedział, mamy gdzieś papieża, no to i cała Anglia powiedziała za nim, mamy gdzieś papieża i tyle. I skończył się wpływ katolicyzmu na imperium angielskie. Nie? I ono wtedy no, jeszcze bardziej zajaśniało, praktycznie przygasiło swojego głównego wroga, czyli katolicką Hiszpanię, która miała lepsze warunki niż Anglia. To trzeba jasno powiedzieć, że w tym zderzeniu cywilizacyjnym katolicka Hiszpania czy Anglia, no to atuty były po stronie Hiszpanii, bo oni mieli i bliżej do Rzymu, wsparcie papiestwa, wszystkich krajów katolickich, czyli praktycznie wszystkich wtedy cywilizowanych, mieli no, bardziej rozwinięte różne sprawy, flotę mieli potężniejszą i różne takie zasoby, lepszy klimat też przecież, nie? I tak dalej, także Anglia była skazana na przegraną, a co się stało? No to Anglia wygrała. Tam bardzo szybko Hiszpania stała się takim państwem trzeciej ligi europejskiej i do dzisiaj praktycznie tam może weszła do drugiej ligi, ale dalej nie jest w pierwszej lidze. Anglia ciągle jest, nie? Czyli zmiana elity, tu zmiana króla spowodowała, można powiedzieć, otwarcie na Ewangelię wszystkich warstw społecznych i z tego wyrosła już wyrosły protestanckie Stany Zjednoczone. No drugi przykład bardzo bliski, to już nasze czasy, że elita Korei, nie, mówi, mamy upadłe państwo, no i tu nic nie poradzimy. Tu już na ludzie ciemni, głupi, biedni, wierzą w jakieś tam, wiecie, fetysze, amulety, nie wiadomo co. Wszyscy jeżdżą po nas jak chcą, to się nie da. Tu się nie da zbudować nowoczesnego państwa.
Nie? No skąd wzór? No pamiętacie też ten film Ostatni Samuraj, nie? Japonia była dużo lepiej zorganizowana, pomimo swego pogaństwa, była dużo lepiej zorganizowana niż Korea. No i też skąd wzięła Japonia wzór? No ze Stanów Zjednoczonych. Tylko Japonia bardziej tylko technologiczny początkowo i chciała konkurować z Ameryką. Ci im bombą atomową wybili to z głowy i dzisiaj Japonia no, tam trzyma szyk i jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. A Korea poszła jeszcze lepszą drogą. Jeszcze lepszą drogą i dokonała większego postępu niż Japonia. Większego postępu z dna kompletnie, a dokładnie z dziury w dnie, startując, wyszli no, na państwo, które spokojnie konkuruje dzisiaj z Japonią. Kiedyś było przez nią okupowane i nikt się tam nie liczył z Koreą czy z Koreańczykami. A dzisiaj, choć podzieleni, choć tylko część państwa, choć przemysł ciężki został po stronie komunistów, zbudowali imperium, szukając wzorców także duchowych. Bo oni powiedzieli, żeby zbudować nowe państwo, musimy zmienić mentalność ludzi. Kluczem mentalności, czy główną sferą jest duchowość. Musimy zmienić religię. Musimy zmienić religię narodu, żeby zmienić naród. Żeby on się rozwinął. Żeby przestał być właśnie taką wycieraczką dla narodów ościennych, lepiej zorganizowanych. Musimy odwołać się do tego biblijnego, protestanckiego chrześcijaństwa. Zaprosili misjonarzy, sami zaczęli czytać, nawracać się i tak dalej. Potem przyszła wojna, potem przyszły wojska amerykańskie, czyli jeszcze więcej chrześcijan. Dzisiaj no to już w wojskach amerykańskich nie jest takie nasycenie chrześcijan, jak było w latach 40. czy 50. Nie? Wtedy no to tam no zdecydowana większość to byli chrześcijanie, byli naprawdę oddani pastorzy, kapelani i tak dalej. Także to wszystko wylądowało tysiącami w Korei. No i widzicie, że największe kościoły dzisiaj na świecie protestanckie są w Korei Południowej właśnie. Nie? Także to, że ewangelizacja idzie przez elity, to jest i z Biblii, i z historii widzimy. No i teraz nasze elity kościelne mówią, polityka jest brudna. Nie idźcie do polityki. Wyjeżdżajcie na zachód do roboty. No i tyle. No i wyjeżdżają. I młodzi protestanci masowo wyjeżdżają z Polski, bo mają łatwiej, nie? Bo zwykle znają język angielski lub niemiecki, są obyci w świecie, mają kontakty, nie? Mogą się od razu zwrócić tam gdzieś do kościołów. No i masowo wyjeżdżają z Polski. Kościoły są stare i zapadające się. Nie? Taki mamy obraz chrześcijaństwa w Polsce. Niestety, właśnie dlatego, że nie poszliśmy po władzę. Nie poszliśmy po wykształcenie elit politycznych w kościołach. A to jest oczywistość z tej mowy apostoła Pawła. To już mówiłem, piąty punkt, króciutko. Bóg ma uniwersalny cel dla każdego narodu, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. No i tu jest ten fragment, który mówi, zobaczcie, szukanie Boga. Elita musi to zrozumieć, bo inaczej będzie prowadziła naród wbrew Bogu. A jeśli będzie wprowadziła wbrew Bogu, no to jakie będą tego konsekwencje? No domyślamy się, że złe. Czyli znaczna część elity, oczywiście nie wszyscy nie, i tak dalej, czym więcej, tym lepiej. Znaczna część elity musi rozumieć, że podstawowym celem narodów jest, czyli mojego narodu, jest szukanie Boga. Czyli zbliżanie się do Bożej prawdy, sprawiedliwości, dobroci i tak dalej, łaski, nie? Czy nasza elita to rozumie? No to głupie pytanie, nie? Znaczy elita, no, głupia, no ale... To jest oczywistość, dlatego, tak jak mówiłem ostatnio, no do mnie to jasno dotarło, że my nie możemy dalej patrzeć biernie i tak myśleć, no może ktoś nam zrobi porządek w państwie i przyklejać się do katolickiej elity, że ona...
ona dojdzie do władzy i wtedy już będzie dobrze. Nie? Zrobiliśmy ten eksperyment z PiS-em, no to widzicie, jak wyszło. Nie? Szósty punkt. Taki najbardziej, można powiedzieć, techniczny, jeśli chodzi o ewangelizację narodu. Klucze do ewangelizacji narodu znajdują się w jego historii i kulturze. Klucze do ewangelizacji narodu znajdują się w jego historii i kulturze. Dlatego, żeby do narodu przemawiać w sposób taki, jak na przykład Szczepan przemawia do swojego narodu, nie? Siódmy rozdział Dziejów Apostolskich, sobie przeczytajcie, jak on całą historię z głębi dziejów od Abrahama idzie aż do zabicia Jezusa, wszystko im przedstawia, nie? W jednej tej mowie, i oni słuchają z zaciekawieniem, czyli on umie o tym mówić mądrze, ciekawie, odkrywcze jakieś spojrzenia pokazywać im. Na przykład zobaczcie, jak tam Szczepan pokazuje rolę bałwochwalstwa w tej drodze do ziemi obiecanej. Nie? To jest unikat, jeśli chodzi nawet o historię biblijną. Nie? A tu apostoł Paweł, zobaczcie, ma najmądrzejszych z mądrych. I on do nich mówi. A oni słuchają. Aż do pewnego momentu. Nie? Wtedy zaczynają się śmiać. Ale wcześniej się nie śmieją. Zobaczcie, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, tu przeskoczył na próg ich już braku zrozumienia, nie? Ale do tego momentu się nie śmieją i słuchają ciekawie, kiedy on mówi agnostoteo, kiedy cytuje Epimenidesa, kiedy mówi o zamiarze Boga dla narodów, mówi, czy Bóg może mieszkać, czy może się zmieścić w jakiejś świątyni. Zobaczcie, tu cały czas go z ciekawością słuchają. Dopiero na koniec zaczynają się śmiać, nie? I teraz my, jeśli chcemy dotrzeć do naszego narodu, to musimy rozumieć jego bałwochwalstwo, musimy rozumieć, czyli jego religię, musimy rozumieć korzenie tego bałwochwalstwa, musimy rozumieć konotacje historyczne tego bałwochwalstwa i, że tak powiem, upadku naszego narodu. Musimy rozumieć też przyczyny rozpadu Rzeczpospolitej i żeby tych błędów nie powtórzyć teraz, nie? Bo znowu Bóg nas, że tak powiem, w jednym szeregu stawia z Ukraińcami, z Białorusinami, Litwinami, Łotyszami, Estończykami. Nie? Znowu jesteśmy tak jak kiedyś w Rzeczpospolitej, jedziemy na tym samym wózku. Nie? Wtedy popełniliśmy błędy i Ruscy to rozsadzili. Nie? Teraz tych błędów nie wolno nam popełnić. Nie? To jest nasza dzisiaj dziejowa, historyczna misja. Odbudować tę jedność pomiędzy Polakami, Litwinami, Łotyszami, Estończykami, Białorusinami, Ukraińcami oczywiście, być może jeszcze Słowakami, Czechami, daj Boże jak najwięcej, nie? Czyli ta doktryna Trójmorza. No to zobaczcie, że to jest powtórzenie tego planu, który mieli nasi przodkowie przed XVI i wcześniejszych wiekach. Nie? Tylko wtedy coś poszło nie tak, powinniśmy czytać, co poszło nie tak. Na przykład taki klucz ewangelizacji w historii naszego narodu dla katolików. Wiecie, ksiądz jezuita Piotr Skarga jest bardzo ważny dla katolików. Nie? Jest to znana postać. Każde dziecko w szkole wie, kim był ksiądz Skarga. Ale nie wszyscy znają jego testament. Pokazujmy im testament Skargi. Zobaczcie, on jest krótko wyrażony. To jest jedno z kazań sejmowych, tak się przynajmniej je nazywa. Piotr Skarga mówi tak. Toż się do was mówi, przezacni panowie, stójcie mocno przy jednej katolickiej wierze, która jednego Boga w Trójcy i jednego Chrystusa ukazuje, a królestwo wasze i Rzeczpospolita wasza stać będzie. A jeśli się do innych obcych wiar i do innych Chrystusów, fałszywych i próżnych, które heretycy przynoszą, udacie, i wy, i król wasz, i z królestwem waszym poginiecie. Obaczmy za pomocą Bożą, jaką moc w sobie ma katolicka wiara do zachowania i rozmnożenia świeckich królestw, a jaki jad w sobie mają heretyctwa do zguby i wywrócenia ich. Czytajmy to katolikom.
Bez komentarza nawet. Historia jest komentarzem. Historia nauczycielką życia. Nie? Wystarczy przeczytać testament katolicki największego, można powiedzieć, myśliciela kontrreformacji, żeby odczytać Boże plany. Nie trzeba Chojeckiego do tego. Wystarczy im czytać księdza Skargę. Jest? Jaka jest siła wiary katolickiej do zachowania i rozmnożenia świeckich królestw? Najpotężniejsze, największe państwo środkowej Europy potrafili zniszczyć w kilkanaście lat. Taka jest siła katolicyzmu. To każdy widzi. Tu Moskwę w 1610 i 12 do 12 okupowali. A tu za 40 lat nie było państwa. Król spieprzył. Oto siła katolickiej wiary do rozsadzenia i zniszczenia królestw świeckich. Nasza historia mówi tak głośno, że żal tego nie powiedzieć narodowi. No i teraz mi powiedzcie, ilu pastorów w Polsce głosi kazania, łącząc historię, politykę z Biblią? To jest tragedia kościoła protestanckiego w Polsce. To jest ogromne nieposłuszeństwo Bogu kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Mamy wzór ewangelizacji apostoła Pawła. Wzór politycznej ewangelizacji elit. I zobaczcie, nikt z tego nie korzysta. Nikt nie bada historii Polski pod kątem właśnie tych kluczy. Tu ja pokazałem taki jeden z wielu. Jest jeszcze wiele nieodkrytych, co nawet Piotrowi Setkowiczowi może się nie śniło, ile tam jeszcze można znaleźć w historii Polski. Czym więcej się dowiaduje o historii reformacji, historii dokonań naszych poprzedników, protestantów polskich, to mówię, wow, jacy oni mądrzy byli, jak oni widzieli, o co chodzi. Nie? Przecież zobaczcie, wczoraj Polonez, pan Tadeusz. A co powiedzieli nasi wieszczowie? Jeden słowacki, nie? Polsko. Dokończcie. Trwa zguba w Rzymie. Co się zmieniło? To dalej jest prawdą. Głośmy to. Mickiewicz, nie? Epopeja narodowa, wiersz narodowy. A przecież on zrezygnował z katolicyzmu. Powiedział nie. Dokładnie tak samo jak słowacki. Pokażmy to narodowi. Nie? To powinno być w kościołach głoszone. To powinno być w ewangelizacji na zewnątrz głoszone. O tym powinni ludzie słyszeć. To stąd ja mam proces. Bo my zaczęliśmy głośno o tym mówić. I Polacy zaczęli nastawiać ucha. Wow. Wszystko sprawdzam, co ten Chojecki mówi. Wszystko się zgadza. Jeśli on mnie nie kłamie, to on mnie kłamie. Wskazują na swojego księdza, biskupa czy papieża. I później się pięści zaciskają ludziom. Ale mnie dziody oszukiwały przez tyle lat. I narasta niezadowolenie. No, no nie, no musimy się z tym rozprawić, bo jeszcze nam się tu Polacy zbuntują. Jeszcze do kościoła przestaną chodzić. Jeszcze se wybiorą może protestantów do władzy, heretyków, żeby państwo rozsadzili i zniszczyli dorobek katolickiej Rzeczpospolitej, nie? Oni tak myślą. Oni nawet szczerze, wiecie, w gorliwości, tak jak apostoł Paweł ratował swoją religię, mordując chrześcijan, także oni robią dokładnie to z takich samych pobudek, w swej głupocie, niezrozumieniu Bożych planów. Czyli nie mamy się co tam na nich złościć, czy wiecie, jakoś gniewać na nich, nie? Ślepi. Ślepi ludzie. Fanatyczni, biedni, ślepi ludzie. My idziemy po wolność. Można powiedzieć w podskokach. Czy poloneza takiego, śmakiego, czy w rytmie walca, czaczy, jak kto woli, nie?
jest dowolność, jest wielość. To jest nasza siła, że my się nie boimy konfrontacji z innymi światopoglądami. My się nie boimy mormonów, świadków Jehowy, nie wiem tam kogo jeszcze, że nam zawrócą w głowie. No dobra, no powiedziałeś, no to ty, ja ci powiem jak jest i cześć. Chcesz sobie być mormonem, chcesz być świadkiem Jehowy, chcesz iść do piekła? Twój wybór, ale Biblia jest jasna. Nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa i kropka, nie? I pozamiatane. I zbawienie jest tylko przez zaufanie, nie przez uczynki. Nie przez dokonania ludzkie. To jest prosty przekaz Pisma Świętego i niezależnie, czy ktoś z was ma pół roku w Chrystusie, czy 30 lat, to do niczego więcej nie dojdzie w tym zakresie. To są proste, jasne sprawy. To jest to tak zwane mleko duchowe, oczywiste oczywistości. Dlatego chrześcijanin nie boi się konfrontacji. Katolik się boi, bo on nie wie. On nie ma zielonego pojęcia o Biblii. On żyje w pewnym takim systemie, w którym się urodził, dokładnie tak jak tam hindus, muzułmanin czy ktoś inny. I on jest, no bo jest. I on się boi konfrontacji. I on chce zrobić taki, wiecie, getto, nie? Zamknąć, wyrzucić wszystkich. Tylko my se zostaniemy, nikt nie będzie nam nic mówił, to będziemy se wierzyć w te gusła i głupoty, w które wierzyli nasi dziadowie, nie? No, wiecie, że to się nie utrzyma. Ostatni punkt, siódmy. Ewangelizacja narodu nierozerwalnie związana jest z przemianą polityczną w tym narodzie. To możemy sobie przeczytać na koniec z Tymoteusza. Widzicie, Boży plan, jeśli chodzi o system władzy politycznej. Proszę. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Taka władza, która da narodowi ciche, spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości, tak by Ewangelia mogła być głoszona każdemu człowiekowi, jest Bożym planem dla polityki, jest Bożym planem dla Polski. Takiej władzy nie mamy w Polsce, a Bóg chce, żebyśmy mieli. No pytanie teraz, czy ja, czy ty też chcemy? To jest pytanie, które każdy musi sobie zadać. Oczywiście nie każdy pójdzie do polityki, nie każdy się nadaje, tak jak do kładzenia płytek nie każdy się nadaje, to i do polityki się nie każdy nadaje. Ale część z was, być może część z nas się do tego nadaje. I ta część nie powinna się uchylać, tylko właśnie powinna się w tym rzemiośle doskonalić. Dlatego chciałem, żebyśmy stworzyli taką grupę ludzi, którzy chcą odgrywać polityczną rolę w historii Polski, chcą zaangażować się politycznie, mają już jakiś dorobek w swoich dziedzinach życiowych, pokazali już sukces rodzinny, sukces biznesowy czy naukowy, nie? Że już mają dokonania. No zobacz, tak, to ja umiem, to teraz powierzcie mi rzecz większą. Czyli administrowanie cudzą własnością jeszcze, nie? Czyli takich ludzi chciałem, żebyśmy zebrali. To mogą być mężczyźni i kobiety oczywiście. I żebyśmy zgłębiali te biblijne zagadnienia, które tydzień temu rozpocząłem i dzisiaj troszeczkęśmy tam pogłębili niektóre z nich, żebyśmy w tym siedzieli. Żebyśmy myśleli tymi kategoriami, żebyśmy szukali wzorców, żebyśmy budowali charakter związany z przyszłymi potrzebami tego zawodu, czy tej misji bardziej, bo polityk to bardziej misja niż zawód. Nie? Mówiłem o tych pokusach, o tym, o tamtych. Takich ludzi nie będzie pewnie wielu. Nie? Niech będzie 10, 10. To myślę, że to już będzie dość na początek. Wcale was wszystkich nie zachęcam, żebyście byli politykami.
Nie? Tak jak Jakub na przykład wszystkich nie zachęca, żeby byli nauczycielami w Kościele. Nie? To nie jest takie hop-siup i lepiej się nie brać do pouczania innych, dopóki się nie zrobi porządku w swoim życiu. No bo to jest najbardziej żałosne, nie? Jak ktoś poucza innych, kiedy sam nie umie siebie, że tak powiem, sformatować. Nie? Także spróbujemy taką grupę stworzyć. Może z tego jakiś Instytut Przywództwa Chrześcijańskiego nam wyjdzie w przyszłości. Zobaczymy. Takie widzę zastosowanie tego naszego dzisiejszego zjazdu dla tych z was, którym jakoś ta kariera polityczna gra w duszy. A dla wszystkich, no to musimy mieć świadomość polityki, świadomość jej roli w ewangelizacji, świadomość historii naszego narodu, czytać te książki Piotra Setkowicza, czytać Idź pod prąd, oglądać programy polityczne. Nadzieja jest w Ukraińcach, którzy są w Polsce. Oni wiedzą, o co chodzi. Oni rozumieją, oni robią dobrą robotę także w Polsce. Także możemy się modlić, żeby jeszcze większą rolę w ewangelizacji Polski tym razem Ukraina odegrała. W XVI wieku to Polacy szli z Ewangelią do Ukraińców. Także Litwini, można powiedzieć, bo Radziwiłł miał tam wielkie, wielkie plany. Niestety Kościół katolicki zaprzepaścił te plany i nienawiść religijną spowodował. Także zobaczcie, Bóg daje nam znowu okno w historii, w naszym pokoleniu. My starzy, wy młodzi, mamy niezwykłą dzisiaj okazję do zmiany historii naszego narodu. Nie żeby zewangelizować swoją klasę, to trzeba zrobić. Ale naszym celem jest naród. My mamy zmienić historię Polski. My mamy sprawić, żeby wreszcie Polska była krajem chrześcijańskim. Ukraińcy już to robią. Już nas wyprzedzili o kilka długości, że tak powiem, konia. Nie? My się możemy od nich uczyć, ale i oni mogą pozytywnie wpływać na duchową rzeczywistość w Polsce.